Opuchlizna może powstawać z przyczyn niezależnych od nas. Może to być na przykład wysoka temperatura powietrza. Na skutek wysokiej temperatury żyły nadmiernie rozszerzają się. W takim przypadku krew przemieszcza się pod mniejszym ciśnieniem i zalega w naczyniach krwionośnych. To właśnie dlatego w takiej sytuacji puchną głównie nogi. Jest gorąco, więc się dużo pocimy, a utrata wody jest na tyle duża, że zaczyna nam jej brakować. Organizm próbuje ją zatrzymać, co przyczynia się do powstawania obrzęków. Jednak powodów powstawania obrzęków jest sporo. Warto jednak dowiedzieć się, co może się do tego przyczyniać, aby skutecznie z tym walczyć. Usta. To najczęściej wynik silnej reakcji alergicznej na pożywienie. Spuchnięte usta, a także obrzęk języka i krtani może być spowodowany nie tylko przez uczulenie na pokarm, ale także może być to efekt uczulenia na substancję, która znajduje się w nowej szmince itp. Podczas takiej reakcji alergicznej mogą towarzyszyć nam duszności i kłopoty z oddychaniem. W takim przypadku należy wezwać pogotowie. Koniecznie jest zidentyfikowanie produktu, który nas uczula, i wykluczenie go z naszego życia. Powieki. Często obrzęk oczów spowodowany jest jęczmieniem, gradówką lub zapaleniem spojówek czy brzegów powieki. Czasami tego typu opuchlizna może świadczyć o alergii pokarmowej lub alergii na kosmetyki. Jeżeli po użyciu nowego kosmetyku zauważysz obrzęk, to lepiej odstaw ten kosmetyk na bok. Kiedy jednak oprócz opuchlizny pojawi się uzawienie, pieczenie czy ból, to lepiej skontaktować się z okulistą. Oczy można przemywać roztworem soli fizjologicznej, a przy gradówce czy jęczmienie zastosować suchy, ciepły okład. Palce. Opuchlizna palców może świadczyć o chorobie reumatycznej, przeciążeniu lub zwyrodnieniu, a także może pojawić się przed miesiączką i wynikać ze zmian hormonalnych. W takim przypadku palce puchną w drugiej połowie cyklu. Jeżeli przyczyną obrzęku są zmiany zwyrodnieniowe czy stany reumatologiczne, to może nam pomóc moczenie dłoni w letniej wodzie z solą. Kolana. Spuchnięte kolana mogą świadczyć o przeciążeniach stawu kolanowego. Ból oraz obrzęk może być symptomem stanu zapalnego w stawie lub może świadczyć o zmianach zwyrodnieniowych. W takim przypadku mogą ci pomóc zimne okłady, a także żel przeciwzapalny. Warto na co dzień wzmacniać mięśnie łydek i uda, które stabilizują staw kolanowy. Dzięki temu nie dojdzie do przeciążenia. Kostki. Kiedy większość dnia spędzamy stojąc lub siedząc, to właśnie spuchnięte kostki mogą być tego efektem. Pamiętaj, że jeżeli przez dłuższy czas przebywamy w bezruchu, to nie pracuje pompa mięśniowa łydki. Z
Skutkuje to zastojem krwi i podwyższeniem ciśnienia w naczyniach krwionośnych. Jeżeli obrzęk kostek jest dość częsty, to może być to oznaka problemów z układem krążenia. W takim przypadku najczęściej obie kostki puchną równo i to najczęściej pod koniec dnia. Warto wykonywać ćwiczenia pobudzające przepływ krwi oraz starać się trzymać nogi powyżej linii serca. Należy także ograniczyć spożywanie soli. Piersi. Spuchnięte piersi mogą być oznaką ciąży. Opuchlizna piersi towarzyszy także w połogu lub hormony wahają się w drugiej połowie cyklu. Spuchnięte piersi mogą także świadczyć o zapaleniu gruczołu piersiowego, torbielach, a także zmianach nowotworowych. Jak walczyć z obrzękami? Pamiętaj o ruchu, który pobudza krążenie krwi i zapobiega opuchliźnie. Pij dużo wody małymi porcjami przez cały dzień. Spożywaj produkty bogate w potas. Ogranicz spożywanie soli, zatrzymuje ona wodę w tkankach. Zrezygnuj z częstego picia alkoholu, sprzyja on powstawaniu opuchlizny. Jedz produkty zawierające białko, wiąże ono wodę i chroni przed odwodnieniem. Jedz dużo warzyw i owoców, zawierają dużo wody i potrzebnych minerałów.